Naszym kolejnym gościem jest pan Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dobry wieczór. I będziemy troszeczkę kontynuować poprzedni temat, też przyrodą się zajmiemy, dlatego że ukazał się taki raport przygotowany przez taki turystyczny portal holenderski Travelbird, Grand Cities Index 2018, który mówi o tym, ile przypada na jednego mieszkańca terenów zielonych w stolicach europejskich i gdzie jest największy stosunek powierzchni terenów zielonych do powierzchni miasta. I cóż, proszę państwa, się z tego raportu, cóż z tego raportu wynika? Okazuje się, że Warszawa znalazła się w pierwszej piętnastce takich miast. Wyprzedziliśmy nawet zieloną Irlandię, bo Dublin jest za nami. Najlepiej oczywiście jest w Islandii. Reykjavik okazał się stolicą, gdzie jest najwięcej terenów zielonych przypadających na jednego mieszkańca, bo ponad 410 metrów kwadratowych. My jesteśmy 4 razy gorsi, ponad 100 metrów kwadratowych, ale i tak mieścimy się w pierwszej piętnastce, a raport dotyczył 50 największych miast europejskich i nie tylko europejskich, bo również dwa miasta z Australii się znalazły, ale tylko dwa. Większość to była miast z Europy. Czy pan jest zaskoczony tym wynikiem, że Warszawa jest taka zielona? Bo tu słyszymy alarmy, bije pewna gazeta, bije na alarm, że Warszawa się wyciąga na drzewa, że coraz mniej terenów zielonych jest. Ale rzeczywiście ciężko mi się odnieść, bo nie znam tego raportu, natomiast Warszawa, jeżeli chodzi o to, że jest zieloną stolicą, jest to pewien pozytyw i tak naprawdę należy kultywować zieleń i o tą zieleń zabiegać. Natomiast miasto rzeczywiście w ciągu tej kadencji wycinało na potęgę drzewa, to są ogromne liczby, nie pamiętam już dokładnie. Ale i sadziło. No właśnie z tym sadzeniem jest trochę gorzej. Od niedawna tak naprawdę na fali sprzeciwu wobec Lex Szyszko, gdzie ruchy miejskie protestowały, to miasto stołeczne Warszawa bardzo się włączyło w protest przeciwko ustawie Lex Szyszko i zaczęło dokonywać tych nasadzeń dość masowo i zaczęło się promować na taką właśnie zieloną stolicę i o zielone miasto dbając. Natomiast dzisiaj też był, okazał się felieton w Stołecznej, który mówił o tym, jak to znikają te place, przestrzenie zielone z centrum miasta, co jest bardzo ważne. Warto przypomnieć, że między innymi plan zagospodarowania rejonu ulicy Poznańskiej, gdzie miało być 7 wieżowców, między innymi dopuszczał wycięcie ostatniego w tym rejonie terenu zielonego. Więc widać, że my mamy ten atut, jakim jest ta przestrzeń zielona, tak jak tutaj pani podała w raporcie. Natomiast nie ma tego myślenia o przestrzeni i planowaniu przestrzeni w kontekście zachowania, kultywowania tej zieleni lub nasadzenia. Czasami jak oglądam takie filmy amerykańskie, gdzie z lotu ptaka jest pokazywany Central Park w Nowym Jorku, sobie mówię, Boże, jak tam jest pięknie, jak w centrum miasta jest taka oaza zieleni, ale... Mój mąż mówi, ale przecież mamy łazienki, mamy pola mokotowskie, prawda? Nie dopuściliśmy deweloperów do pola mokotowskiego, a duże zakusy były, żeby tam budować. I myślę, że dobrze się tak stało. Ale z drugiej strony też obserwuję takie działania popierane przez ruchy miejskie, które sprawiają, że tak jakby chce się ograniczyć wielkomiejskość stolicy. Coraz więcej powstaje ścieżek rowerowych, że teraz nawet jest ogłoszony taki konkurs, który państwo patronują na zadrzewienie ulicy Puławskiej, prawda? Wyrzucenie samochodów z tej ulicy, z parkingów, posadzenie drzew. Czy to jest... Czy jest jakiś sposób na to, żeby zachować równowagę pomiędzy no jednak pewnymi funkcjami wielkomiejskimi stolicy, a jednak tą drugą częścią, która chciałaby, żeby mieszkańcy mieli zielone tereny, żeby mieli gdzie odpocząć, żeby mieli gdzie wyjść z psem na spacer czy z dzieckiem? Znaczy w naszej ocenie to nie jest przeciwstawne wielkomiejskość, a zielone przestrzenie i ulice. Tak naprawdę Warszawa była bardzo miała. My mamy, wielokrotnie pokazujemy na naszym fanpage'u, jak wyglądały Marszałkowska na przykład w latach 70-60. Widać, że tam jest bardzo zielony teren. I tak naprawdę te drzewa poznikały z tych terenów. I uważamy, że współczesne miasto i trend właściwie wielkomiejski jest taki, żeby jak najbardziej tą zieleń przywracać. Tak naprawdę zielone przestrzeń jest potrzebna, wycisza teren, wycisza również powoduje, że powietrze się staje lepsze, jest jakby daje cień, nie ma na nie nagrzewać takie miasto i tereny, więc jakby te wszystkie funkcje tak naprawdę zielone są bardzo potrzebne w miastu i powinno być tego jak najwięcej, więc uważam, że przeciwstawianie jedno drugiemu nie jest też trendem, jakim my obserwujemy na zachodzie po prostu, jak się... No tak, ale z drugiej strony pan wspomniał o tym zagospodarowaniu przestrzennym stolicy, no fakt, że jednak no ponad
3/4 terenu naszej metropolii nie posiada tego planu zagospodarowania, sprawia, że to jest budowane trochę no, bez pomysłu, i między innymi te naturalne ciągi, które powodują, że następuje przepływ powietrza pomiędzy terenami zielonymi, a tymi terenami bardziej zatrutymi, gdzie powietrze jest no, po prostu smogiem, że tego nie ma, że te właśnie budowy tych wielkich osiedli wysokich czy wielkich biurowców sprawiają, że taki po przepływu właśnie powietrza i powodują, tak naprawdę 3/4 Warszawy nie jest pokryta planami. To jest, że cokolwiek przyjdzie deweloper, jak nie ma planu, to wszystko można określić, uregulować. Tego nie ma, więc jest taka sama. Wkraczali w tę dyskusję, bo na, to jest tak jak od wyższości świąt betonu, prawda? I ten projekt, który został wybrany w mieście, czyli od alei, od Emilii. Pochwalić się, że to właściwie dzięki działaniu miasto jest, i to dzięki naszej inicjatywie, zebraniu tych podpisów i akcji, jest między innymi to, że ta przestrzeń będzie zielona i tak naprawdę ukształtowana, a nie jest tak, że powstała w zacisnej, więc jakby ta przestrzeń będzie już ta pozostała centralna, i to będzie, myślę, ważne miejsce dla mieszkańców. Praktycznie rozpoczęła się nieformalna kampania, wybrałem jest nasze miasto, będą się angażowały w kampanię samorządową ruchów miejskich w celu, żeby wpływać na politykę miasta. No uważamy, że o kandydata na prezydenta, to niestety w naszej już rozmawialiśmy i proponowaliśmy, myśmy się spotkali z Janem Śpiewakiem, proponowali kierować takim poważnym urzędem jak prezydent Warszawy. No uważamy, że jest takiego kandydata, który rzeczywiście mógłby zdobyć takie. A nie podejrzewam, żeby znaleźli państwo kandydata, który byłby na młodych ludzi, może ta kwestia doświadczenia. Też trzeba pamiętać, że historia Piotra Guziała zaczęła się od burmistrza, więc natomiast chodzi o to, że prawdziwym warszawiakiem, kto się bardziej zna na Warszawie. Miasto jest nasze i przedstawienia wizji waszej Warszawy już o części, nie tylko dla naszych mieszkań, nie tylko dla jej mieszkań.